azyl, miejsce stawania się i kuźnia charakteru. Rodzina to miłość, odpowiedzialność, a także wspólnota. Rodzina to bezpieczeństwo, radość i wsparcie. Dla mnie rodzina to powołanie, rodzina to drużyna i rodzina to siła. Miłość, radość i trud. Moim superbohaterem jest oczywiście Pan Jezus. No, Pan Jezus. Tak, Pan Jezus. No. Moim superbohaterem jest Jezus Chrystus. Chyba ciężko się spodziewać innej odpowiedzi, ale tak jest. Naprawdę go podziwiam. Ma super moc. W ogóle udziela mi tej mocy, więc to jest no mega. Ten, który wszechmoże, czyli Jezus Chrystus. No wiadomo, że bym powiedział Jezus, ale powiem inaczej trochę. Dla mnie superbohaterem jest na przykład Peter Parker, który zawsze dąży do tego, czyli Spider-Man, jakby ktoś nie wiedział, który dąży do tego, żeby uratować nie tylko dobrych, ale też złych i nigdy nie godzi się na to, żeby pozwolić temu złemu zginąć, ale dąży do tego, żeby go uratować, bo jeszcze jest dla niego nadzieja. Na pewno rodzice, ale też szczególny wpływ miał starszy brat, który jest księdzem. Moja mama najbardziej. Myślę, że rodzice wspólnie. Myślę, że rodzice byli dla mnie takim świadectwem wiary i bardzo mocno babcia. Miłość, pomoc i zaufanie. Taką przestrzeń do tego, żebym mogła być sobą w różnych moich takich innościach i oryginalnościach. Wiarę. Przede wszystkim to będzie ta wiara. Też miłość, bezpieczeństwo, przestrzeń, w której mogłam się rozwijać na każdy możliwy sposób. Właściwy stosunek do pieniędzy. Rodzina kapłańska przede wszystkim powinna być oparta na miłości Pana Boga, jaką kapłan przeżywa w relacji z Panem Bogiem, i to wpływa na relacje z innymi księżmi, a także z parafianami, ponieważ parafia też jest pewną rodziną kapłana. Żeby ona była oparta o Jezusa i żeby była też taką przestrzenią, gdzie każdy może stać się tym, kim jest. Nie mam jeszcze swojej rodziny, ale jak będę ją budował, to myślę, że oparcie na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus, to będzie najważniejsze. To jest dla mnie najważniejsze w życiu, więc przy rodzinie też tak będzie. Żeby miała miejsce i żeby odkryć to, sobie to powołanie i znaleźć kogoś aktualnie, z kim bym mogła zacząć budować moją rodzinę. Miłość, wolność i radość.